Polska potrzebuje konserwatystów, potrzebuje ludzi traktujących serio zasady, przekonania i odpowiedzialność. Konsekwentnie bronimy cywilizacji chrześcijańskiej. Chcemy państwa szanującego prawa rodziny. Chcemy Polski, w której ludzie będą dumni z uczciwości, a nie jedynie uczciwi ze strachu. Przez zaciekłą walkę PO i PiS o władzę radykalna SLD-owska lewica stała się trzecią rozstrzygającą siłą polskiej polityki. Już sami przymierzają się do władzy. Czas ich zatrzymać.